Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z pociągami. Jakoś seria powróciła u mnie do łask. Częściej ją nagrywam. No nie ukrywam, że lubię pociągi, aczkolwiek jakoś się nie znam super na tych pociągach, ale lubię grać w tą grę po prostu i prowadzić te składy. A dodatkowo jeszcze jest okazja do nagrania odcinka, bo jest w promce nowa trasa. Znaczy nowa. Stara trasa z poprzedniej części, ale w dobrej cenie, tam za 60 zł wyszło. Więc dodałem, tylko muszę ją teraz znaleźć. Coś z Kanadą było. Kanada. To będzie to, myślę. Ta. Kanada. Scenariusze są takie. Kurde, gro. Myślę, że trzeba by najpierw moduły szkoleniowe. Akurat będzie tak na oko. 45 minut. Czyli koło 50 w moim wykonaniu. Czyli wprowadzenie do tej trasy. Zobaczmy, zaczynajmy. Jak to wygląda? Tak, Kanada. Raczej trasa typowo transportowa. W sensie towarowa. This is Hamilton Yard. The feeder for all cars moving around the industrial zone. The industrial zone of the route processes a variety of products and commodities. Mogę się rzucić od razu pod koła i zakończyć. Wygląda jak SD40. Mój ulubiony. Nie mogę już tam iść? Czemu? No dobra, wchodzę. Grafika spoko jak na razie. Jak na starą mapę oczywiście. Szkoda tylko, że nie ma pełnego spolszczenia, no ale cóż. Chyba damy radę. O, będę jechał jako ten, drugi maszynista? Serio? You're currently aboard a GP9RM diesel locomotive. Canadian National have over 300 vehicles operating across their network. Tutaj co? Race? Gaśnica. Oj, w tym składzie widać, co się dzieje z tyłu na przykład. W niektórych pociągach tego nie ma. Jak cofa się składem, to się nie widzi. Chociaż w tym momencie też bym raczej mało widział. Tak. Ale zapierdala ta kamera. O ja. Jaka czułość tej kamery. Chyba coś się zmieniło, ale dawno nie wychodziłem tak z kamerą. External camera views are available to be explored. These can be accessed with the number keys. Nie mam numerów kamery. Mogę tylko tak się przełączać. Ale fajne rozjazdy. Właśnie jak ta trasa wygląda. Tutaj mamy takie coś. No tak nie wygląda na za długą trasę. Trochę rozjazdów. Tutaj coś jest. Dobra, wracajmy. Chyba wróciłem, czy nie? Halo. Do widoku z pierwszej osoby, no jestem. Może trzeba poczekać, aż dojedzie. You've only traveled a short distance here, so let's take a look at what else there is to enjoy. Welcome to the Oakville Subdivision. Take on the challenge of maintaining a busy railroad corridor while serving a bustling industrial complex. Keep up with the constant production of niezłe długie wprowadzenie, chciałbym zauważyć. O, fajne. Hamilton. Operate a variety of different services and freight between multiple facilities. Deal with frequent freight trains and industrial switches.
Along the way, be sure to place route maps, repair broken lamps, put up safety signs, and install decontamination showers. Będziemy światło naprawiać. Zaja elektryk. Oakville Subdivision. Oakville Subdivision. Dobra, to pierwsze wprowadzenie mamy za sobą. Tutaj raczej medali nie przyznają. Centrum szkoleniowe. Nie wiem, nie mógł następnego scenariusza wziąć. Co tu chodzi? O, to tym jeździłem, już miałem, mam poziom 13. No to jakoś na innej trasie musi być w takim wypadku. Już zgubiłem się. Gdzie ja jestem? Nie wiem. Te menu w poprzedniej części było no fajniejsze, że tak powiem. Gdzie to jest? Ta trasa, teraz daję szukać. Pewnie jest na samej górze, bo to ostatnio, dobra. Czyli jedziemy teraz wprowadzenie do nowego pociągu. GP9RM. Cóż to za piękna lokomotywa. Lokomotywa. No i... Welcome to this GP9RM diesel locomotive in Canadian National Livery. This brief introduction will cover switching cars within a yard and operations of track switches. Dobra, idziemy. Tak rozglądamy się, czy nic nie jedzie. Climb aboard to get started. Idę. Chodzimy. A lot of time will be spent in the engineer's seat. Tak wiem, spędzę tutaj mnóstwo czasu. Start by Ale fajne, takie unowocześnione. Starej SD40 to tutaj bardziej staro wygląda. Halo, no muszę najpierw chyba wsadzić. Auxiliary systems as indicated. Tutaj przełączamy, tak to pamiętam. Generator pola. The brake cutout valve to be set to freight. Right, okay, towarowy. Automatic brake is the main system used for slowing down the train. Hamulce zwolnione, nabijają się. Ciśnienie rośnie, dobra. Mogę puścić. Zajarałbym sobie świat ten przyrządowanie. Chyba gdzieś tu było, mi się wydaje. Światełko. Okej. Banking com is used to control the power of locomotives located throughout a train. O, tego to nie pamiętam. Możemy ruszać, proszę Państwa. To ruszajmy powoli. Jednak oświetlenie kabiny bym sobie wyłączył, gdyż za bardzo daje po oczach. I rozumiem, że mamy do 10 mil na godzinę się rozbujać. Okej. Draw forward to the indicated location. Panie, takie samouczki. To ja wszystko wiem. No nie wiedziałbym, że muszę się z drugą lokomotywą tu połączyć. Ale co tam? Zobaczmy, jak w tej Kanadzie wygląda. Zakładam, że to jest Kanada. If you stop short, release the brake and apply power again. Hamulce zainicjalizowane. Ale za wcześnie, jak to u mnie. No,
znowu niedolot. Ale zaliczył. Switches in this yard are manually operated. This means they require the lever next to them to be moved by hand. Że co? Climb down from the cab. Walk over and operate the indicated switch lever. No chyba was powaliło. Że będę wychodził i przełączał ręcznie. A i nie to. Górą. Jest okej. Czyli teraz cofamy. Ale tego już gra nie mówi, że się cofa. Jakby ktoś świeżo grał, to by nie wiedział. Patrzę się do tyłu, a jadę do przodu. Nie przełączyłem, sorry. Teraz już powinno być ok. No ruszaj, dziadu. Fajny sprzęt, jak on tak wolno rusza bez tego, bez przegiętych wagonów, to żeby się rozbujać z tymi cysternami, to będzie hardcore. W sumie można by wyjść na zewnątrz, no zobaczymy jak to przepięknie się łapie. Nie no, ładnie wygląda. Podoba mi się. Podoba mi się. Się. Dajmy trochę wolniej. Tak poniżej 5. Najchętniej bym tak z trójeczką jechał. Zobaczymy. No tak powinno być ok, chyba, że nie dojadę. Nie, chyba powinno być ok. Proszę Państwa, 3, 2, 1. Mamy to. Okej, wracamy do kabiny. Tym razem nie zapomnę się przełączyć na do przodu. Przełączyć w sensie. Zobaczmy, czy powrócimy tak jak trzeba. Raczej tak. To teraz z trójki będziemy godzinę chyba ruszać. No, bez tragedii. Panie, słychać jak te wagony wszystkie zaczynają się ten za nami ciągnąć. Takie sobie te miasteczko. W sumie tutaj to wygląda, jakbym w Anglii jechał. Instrukcja obsługi. Hamilton. To Hamilton ma swoją nazwę już? Dobra. Przypuszczam, że jak było wolniejszy start i dłuższe hamowanie pewnie. Bełnie. Znowu przełączyć? No dobra. Przełączmy zatem. I tu jeszcze trzeba. I mamy się sprzęgnąć z tym. Okej. Okay. Rewersik. Hamulec zrzucony. I trójeczka. Zauważyłem, że
trójeczki bardzo dobrze idzie. Jestem ciekawy, jak kierujący lokomotywą ma wiedzieć, gdzie jest. Jak nic, tam musi ktoś, nie, stać i mówić, jak on jedzie. Nie ma bata. Te cysterny też fajnie zrobione. No, za to się płaci te 60 zł. Normalnie ta trasa chyba 125 kosztuje. Inna sprawa, że za 6 dek to można fajne gierki wyhaczyć. A nie tylko jedną trasę, no ale cóż. Tak się cenią, to tak trzeba niestety płacić, jak się chce grać. Nic nie zrobimy. Dobra, teraz się tylko doczłapać. Czyli już będziemy mieć... I... K. Rozłącz wagony. O, proszę bardzo. No. To jak się rozłącza, to niestety już muszę wyjść. Ale może sobie tędy wyjdę. Co? Mogę. Aha, czy ja je tylko podpiąłem? Już mogę spindalać. No dobra. Niech i tak będzie. Tu chyba hamulec ręczny dokładnie. Jakby nawalił, to trzeba przejść tam na koniec. Dobre. Wycofanie będzie ok. Do przodu. Wajcha. Hamulca nie ma. Trójeczka. Dajesz. Nie ma się co rozpędzać, bo i tak zaraz trzeba stanąć. Leciutkie hamowanko. Leciutkie. Zabawna ta gra, dobra. Teraz prawie ideolo. Jeszcze coś? Co ty, gro, chcesz ode mnie? Ja już myślałem, że to koniec. Ale tych torów... To powinien jakiś ten zwrotniejszy to robić, a nie ja. Co to jest? Okej, czyli chyba dojedziemy. Tylko parkujemy pewnie. No dobra. Zawracanko, hamowanko zwolnione. Okej, i trójeczka znowu. Chyba, że... A, neutral jest, dobra. Coś mi te klawisze jakoś... Nie ten. Nie zaskakują. Czemu tak? Coś mi się tutaj pogibało. Że musiałem za ręki to przełączyć. I ruszę w końcu. Czy ja nie przełączyłem zwrotnicy, ty koleś? Czemu on mi pokazuje, że ja nie przełączyłem? O co chodzi?
Dobra. Pierwsze. Ten kotę za płoty, tak? Ale i tak bym chyba dojechał, czy nie? Ojej. Dobra. Trzeba podjechać trochę, żeby przełączyć. Bo wjechałem na rozjazd. Na zwrotnicę już najechałem raczej. Dobra, hamuj Stefan. Co ja tu mam zrobić? Aha, tej nie przełączę. Hamulec zwolniony. Nie. Ej. A, i to koniec. Okej. Neutral wyciągnąć. Wyciągnij jakoś. No wyciągnij wajchę. A, pomra. Zmienić lokomotywę? Serio? Taka zabawa. Ej, dobra. Dzień dobry. Mała zamianka. No i to rozumiem. Tu pewnie trzeba na nowo wszystko powłączać. No wag, wkładaj. Frag, okej. Generator pola włączony do przodu. Hamulec zdjęty. Tak wiem, no niech się naładują hamulce. I oczywiście sobie światełka włączę. Od razu jest to fajniej. I znowu jedziemy. Move around the freight cars, set the direction of travel and apply power to get moving. Gdzie mam teraz jechać? A, tylko po prostu zadaną prędkość osiągnąć, okej. Okay. Jedź przez lokację. Chyba będę jechał, nie? Ile tego jeszcze? Jedź przez lokację, zatrzymanie się. Zmień tor. Usiąść na miejscu inżyniera. Przejmij się do składu. To długi ten scenariusz nawet. Muszę przyznać. Podłączałem te cysterny, teraz pewnie trzeba od tamtej strony podjechać, bo trasa, jak widać, idzie tutaj. Ja pierdziolę, tu jakie fajne te rozjazdy, bo ja pierwalę. Tutaj ten można zatankować. Ej, bo przekroczysz prędkość kolą. I będą płakać na mnie. To jakby ten moduł i to powtarza się w większości tego typu składów. Zmienia się, tylko zauważyłem, ta góra. Tego nie ma w większości, tylko tutaj coś dają. Tu mamy światełko. Światełko powinno być. Nie no, troszeczkę się różnią te składy w szczegółach. Tego nie pamiętam w SD40 oryginalnej. No cóż, mam się tu zatrzymać. Dojadę tam, dojadę.
Wow. No tak, przecież to są jeziora. Nie, no, fajnie. Może jakiś ten potwór z toru tego z Loch Ness. Wiem, że to nie to jezioro, ale nigdy nie wiadomo, co w tym pływa. Jakiś zamek mogliby zrobić. Taki ten easter egg. Lekki hamowanko na wszelki wypadek. Co by mnie przeleciał. I... A, znowu trochę za blisko. I co mamy tu zrobić? Mamy wjechać na ten tor. Pykuś. I zrobione. I się dopinamy do tego. Dobra. Zmieniamy. No właśnie, czemu to, kurde, ten? Się tylko tu przesuwa i koniec. A, trzeba trzymać. No to też jakaś nowość. W normalnym składzie się po prostu jakby skokowo brało strzałką do dołu to na neutral, potem strzałką jeszcze raz do dołu i się włączał wsteczny. A tutaj trzeba trzymać, bo inaczej się zatrzyma na środku. W sumie, no nawet takie logiczne. Ale jednak przyzwyczajony jestem do czegoś innego. I proszę Państwa, kamera z lotu ptaka. Nie no, fajne. Fajne to malowanie. Od razu widać, że to kanadyjskie. Ilość tych torów tutaj to po prostu masakra. Wyjebiście mi się podoba. Znaczy, no jak nie mam chęci pasażerów powozić i stawać na przystankach, tylko się zajmować odczepianiem, przestawianiem wagonów, no to wyjebisty teren tu jest. A takie rzeczy. Wentylator działa. Żeby się nie wbić za mocno w te cysterny. Ciekawe, czy tu mógłby być jakiś wybuch. Okej. Co to chyba koniec, nie? That concludes this introduction. More details on the operation of this locomotive can be found in the manual. W instrukcji obsługi? Fajnie. No ale tu już mogliby dać jakiś złoty medal. No jest. Drugi poziom. Trzeci. Lokomotywy. Ke. Jak ja bym chciał, nie wiem, dalej jechać. Module szkoleniowe. Chyba, że to tak. Zaraz zobaczmy. Wróćmy jeszcze raz. Pociągi, trasa, pyk, pyk. Nie no, to już ta, proponowało mi wtedy to. A jeszcze mamy to. Też 15 minut. Umbracie. Dobra. Tym w teorii już jeździłem. Więc nie powinna być dla mnie to jakaś nowość. Welcome to this GP38-2 diesel locomotive in Canadian National Livery. This brief introduction will cover switching cars within a yard and operations of track switches. Tankowanko. Już mogę. Wejdźmy do środka. A lot of time. Chodzi się standardowo. Zamknij.
engineering seat to jest ten? By inserting the reverser handle. O, widać od razu, że trochę się zegary zmieniły, nie ma tam tego. I to już bardziej klasycznie wygląda. Activate the auxiliary systems. W innym miejscu jest ta dźwignia. Tam się włączało tylko generator pola. Tu się włącza już tradycyjnie wszystkie trzy. This locomotive tu mamy the brake cutout valve to be set tradycyjnie to samo. Banking com is used to control the power of the locomotive. Nie kojarzyłem, żeby się włączało. Do przodu. Schodzimy pewnie z hamulca teraz. Is the main system used for slowing down the train. Ja sobie jeszcze światełka załączyłbym. Aha, dobra, to jest to. A przyrządowanie gdzie jest? Tutaj. Okej. Okay. Już czekam, aż hamulce zejdą. Nie weszło jeszcze? Halo. Use the throttle lever to apply a small amount of power. Avoid excessive power or there may be a collision. Tradycyjnie do dziesiątki trzeba się rozbujać. Tutaj inaczej też to pokazuje. No, tu mamy światełko, czyli tu już mamy jakby taką starą tradycyjną SD40 moim zdaniem. Niby podobne, ale jednak się troszeczkę różni przyciskami. Przynajmniej mam prędkościomierz przed twarzą od razu. Wygodniejsze. Wydaje mi się, że tamten skład, tamta lokomotywa jest lepsza niż to. Niż ta. Zatrzymanie, proszę Państwa. Dobra, mamy hamowanko. Trochę przeleciałem. Switches in this yard are manually operated. This means they require the lever next to them to be moved by hand. No. Tak. Na pewno będę wychodził, tak jak w poprzednim scenariuszu. Przestawione. Jest ok, tak? I znowu będzie sprzężenie. Teraz jesteśmy, no... W poprzednim scenariuszu byliśmy gdzieś tutaj. A teraz jesteśmy tutaj. Czyli zmieniliśmy trochę klimat. No i tutaj... Nie, też muszę trzymać. Ciekawe. Może ta trasa tak ma? Zejdźmy z hamulca. Obejrzyjmy sobie, jak to z zewnątrz wygląda. Kamera mi utkwiła. Trochę jakby głośniejszy jest. No ale cóż. Składzik to składzik. Takie hamowanko. Co by nie przygrzmocić za bardzo. Aha. Nieźle przyhamowałem. Nie dojechałem. Ciekawe, czy się wszczepi. Dobra. Ale jak ten, jak wyhamowałem normalnie. O, ciekawe, czy się z kamery da przełączyć. Też się da. Ciekawe. Okej, okay, zmieniamy do przodu. Hamulec zszedł. Z trójeczki ruszamy. Jeszcze zobaczę, czy na pewno na dobry tor wjedziemy. Nigdy nie wiadomo. Ale chyba okej.
Najwyżej będę wycofywał. Zaraz zobaczę. Właśnie, w sumie już mogę zobaczyć. Trochę... w cholerę zadań w tym scenariuszu. I to niby na 15 minut, tak? W moim wykonaniu pewnie będzie 30 minut, no ale cóż... takie życie. Hamowanko leciutkie. Mam takie wrażenie, że będę robił dokładnie to samo, co w poprzednim scenariuszu, tylko inną lokomotywą. Mogliby coś innego wymyśleć. No ale w sumie pozna się wszystko w tym momencie. Jak to działa. Okej, można hamować. Znowu zabawa w przełączanie. W sumie ledwo ten. Zjechałem z tego rozjazdu. I to kolejny składzik. Dobra. Do tyłu. Hamulec zwolniony. I ruszamy z trójeczki znowu. Jest okej. Udajmy się na koniec składu. Zobaczymy, jak tym razem mi pójdzie. Czy znowu wyhamuję za wcześnie? Oby nie. Zastanawiam się, czy on liczy od lokomotywy, czy od końca składu, tą odległość. Najczęściej jest od przodu lub od lokomotywy. Najczęściej. I tutaj też tak jest. W tym wypadku, bo to już powinno się do zera zbliżać. Jakby liczył od tego miejsca. Ale nic tu. O, jak się fajnie światełko pali. Pięknie. Uncouple from the tank cars and then run this locomotive to the other end using the adjacent track. Czyli? Use the bar on the tanker car to uncouple the train from this locomotive. Rozłączyć mam? Co za chamstwo. Zejdź, człowieku. Czyli pewnie znowu będzie mijanka i ten. Okej. Może być i tak. Zamykamy. Siadymy. Zmieniamy do przodu. Hamulca nie było zasadniczo. Jak to wygląda? Jedziemy. Dobra. Trójeczka tradycyjnie. Tu mam się zatrzymać, tak. Ledwo człowiek ruszył, już ma się zatrzymywać. Okej, hamulce. Zwrotnica znowu. Czyli... To...
tradycyjna mijanka i pewnie tak, żeby się podczepić od przodu. No dobra. A, chyba, że... zaraz. Zmiana kabiny będzie. Na to wychodzi. Oddawaj wajchę. To chyba za stację, za stacyjkę robi, za kluczyki. Bez tego skład nie ruszy. Okej, wchodzimy. Powtarzamy serię. Czyli pewnie tu trzeba będzie załączyć. O, nie trzeba? Ja już tutaj pozałączam wszystko. Może zbaguję grę. Okej. To move around the freight cars, set the direction of travel and apply power to get moving. Tak wiem, schodzimy z hamulca znowu. Znowu sobie światełka odpalę. Normalnie jak déjà vu. No już są naładowane. I zwolnione. Halo. I... co do przodu? Serio? Dobra. Wbijamy między cysternę a jakiś ten towarowy. Już myślałem, że w te cysterny wjadę. Ale blisko było na tym zakręcie, muszę przyznać. Tak jakby mogłem trochę jeszcze dojechać tymi cysternami bardziej. Ciekawe, czy się dałoby zahaczyć. Idealna pozycja. Tutaj mamy, rozumiem, bezpieczniki. Po coś. Zatrzymanie w lokacji. Okay. Mam nadzieję, że do tej lokacji normalnie dojadę. Ciekawe, co tam pod podłogą jest. Znaczy, domyślam się, co jest, ale... ogólnie jestem ciekawy, jakby to wyglądało. Pewnie tysiące kabli i rurek. Dobra, hamuj. My. Pewnie zmiana znowu tutaj. Zabawa w tory. W zwrotnicę w sensie. I to wszystko? Już dojadę. Okay. Hamulec. Schodzi powoli, ma na trójeczkę w międzyczasie. I można jechać. Tradycyjnie kamera z tyłu. Z tyłu. Kamero. Zwolnijmy trochę. Co by nie zrobić kamikaze z cysternami.
trójeczki, dobra. Się doczłapiemy teraz. Leci Stefan, lecisz. Dobrze, że nie trzeba wychodzić i ten... czegoś tu podłączać. Good work. To by była tragedia. That concludes this introduction. More details on the operation of this locomotive can be found in the manual. Może zahamuj? No i co teraz? Koniec? Okej. Niech i tak będzie. Myślałem, że to świeższa. Czyli znowu powrócimy. A znowu weźmiemy tak. Zmiana trasy. Tak, dobrze? Nie, co to jest? Podstawy. Ej, gro, nie troluj mnie. Do pociągu wybierz trasę. Chyba ostatni scenariusz mi został. Moduł szkoleniowy. Całe 5-minutowe. A, będziemy ten... etanol wlewać. Zobaczymy, jak się to robi. Poczujmy się jak ten. Jak na stacji Orlen. Tutaj już na lektora nie starczyło kasy. To idziemy. W sumie mogłem tamtędy wejść. Dobra. A tu nie ma drzwi. Amator. I co tradycyjnie? Mamy coś porobić, już jest wszystko poustawiane. Podjechać. No dobra, jest do przodu. Wszystko zrobione, światełka się palą. Hamulec zdjęty. Jedziemy. Wow. Kolega pojechał jakiś. Jak to wygląda ogólnie? A to tak na dwa wagony się podjeżdża. Spoko, spoko. Czyli to musi ten... okej. Fajne. Ale taka lipa trochę, że tylko po dwa wagony można tankować. To pewnie trzeba co do milimetra podjechać. Ale takie ten, słabe to by było, jeżeli to tak w życiu też jest, że tylko po dwie cysterny da się. Dobra, idealnie. Czy nie? Okej. Okay. I co ja mam to zrobić? Za daleko pojechałem, czy jak? Nie rozumiem. No, w sumie. Zaraz. Gdzie mam przód? Czyli ja muszę na rewers jechać. Tak. Czyli trzeba idealnie wymierzyć. Fajnie. Super zabawa. Spróbujmy zatem dobrze wymierzyć.
co do milimetra. Ej, przejechałeś pewnie. Nie kumam tego. To co, mam jeszcze przejechać? Dziwna. Mega dziwna. Sorry, tak mam cofać w tą i z powrotem? Może nie trafiłem, nie wiem. No dobra, spróbujmy. Jeszcze raz. Będę się tak bojał w tą i z powrotem. Wydaje mi się, że trzeba na równej linii stanąć i tyle, ale nie wiem. Czasem są w tej grze zbugowane scenariusze albo po prostu odkryć intencje twórców jest ciężko. Maszynista musi sam wyjść ze składu i podłączać wszystko. Dobre. O! Wchodzi się na cysternę? Fajne. No wchodź, koleś. Przecież była przed chwilą opcja, żeby wejść. O co biega? Nie wiem, może to trzeba nie górą, tylko... Tutaj jakaś drabina jest magiczna. No oczywiście. Bo ci gra podpowie. Czemu nie łapiesz? Serio? No otwieramy.
łapiemy. Da się tu poskakiwać? Albo coś? Zrobię podejście jeszcze tak. Teraz jak się nie uda, to kończę. Trudno. Nie będę się kopał z koniem. Nie no, nie działa drabina. Mega fajnie. Drabina nie działa. No nic no, ostatni scenariusz, który się mi nie udał. Może popatrzę w necie, o co chodzi, ale tam jakbyśmy przesunięci, to rozumiem, że powinienem do tego punktu dojść, a nie dam rady, no. Żeby się wspiąć i przeciąć ten punkt. Bo ta gondola jest, czy tam ten jest trochę w prawo. No nie, kończę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Prawie udanego, ale to nie moja wina, że teraz się tego nie udało skończyć. No w każdym razie, jeszcze raz dzięki. Hej.